Cześć moi kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie. Miło mi was znowu widzieć na moim kanale. Dziś otwieram coś bardzo wyjątkowego. Zestaw Gyarados, który został złowiony w końcu przeze mnie. Już długi czas polowałem na ten zestaw i bardzo dużo czasu zajęło mi, zanim dostałem go w końcu w swoje ręce. Chyba jeszcze w grudniu tamtego roku widziałem pierwsze openingi tego zestawu z zagranicą. I ciekawiło mnie, kiedy wejdzie w Polsce, w końcu jest. Mamy dwie specjalne karty, koszulki, specjalne rzeczy, które wam zaraz pokażę. Otworzymy ten zestaw i sprawdzimy, czy warto kupić taki zestaw Gyarados. Jest on bardzo podobny do zestawu Charizarda, więc jeżeli chcecie kupić sobie taki zestaw, to musicie wbić na PokeTrainer.eu. Link oczywiście znajdziecie w opisie i pamiętajcie o postawieniu łapki w górę, subskrypcji z dzwoneczkiem i oczywiście komentarze. Uwielbiam czytać wasze komentarze, więc piszcie komentarze, jak wam podobał się ten oczywiście odcinek. No i napiszcie, co wam dropnęło, jeżeli kupiliście ten zestaw. Ja lecę go sprawdzić, jestem bardzo ciekawy, długo mówiłem, na niego czekałem, więc w końcu czas się przekonać, co jest w środku. No i tak prezentują nam się te fantastyczne dwie karty już włożone w koszulki. Mamy specjalną kartę Magikarpia. Nie jest to promo, więc jest to idealna wersja do waszej kolekcji. Bardzo ładnie wygląda, tutaj nic nie ma uszkodzonego. No i oczywiście jeszcze mamy Gyaradoska. Gyarados również nie jest kartą promo. Najczęściej w takich zestawach są dołożone karty promo, a tu mamy specjalnie karty z naszego zestawu, więc możecie je dopisać do swojej kolekcji. Oczywiście karta Gyaradosa też jest bardzo ładna. Tutaj była ładnie zabezpieczona w tym plastiku. No moim zdaniem bardzo ładnie wygląda. No i w zestawie oprócz dwóch fantastycznych kart mamy też sześć boosterków, słuchajcie. Są to boostery Obsidian, Paldean, Scarlet Violet, Obsidian, ponownie Paldean i Lost Origin. Czyli mamy w sumie, tutaj rozkładając w taki sposób, mamy dwa Obsidiany, dwa Paldea, jeden Lost i jeden Scarlet. Łącznie sześć boosterków. Bardzo fajnie to wygląda. Dodatkowo oprócz tego w zestawie znajdziemy to, co najciekawsze moim zdaniem, czyli ta magnetyczna, taka specjalna ścianka do schowania karty, co uważam naprawdę mega fajnie to wygląda. No i słuchajcie, to jest bardzo proste, wkładamy sobie tu kartę i możemy z łatwością zamknąć bez żadnego trudu, ponieważ to wszystko jest magnetyczne. Tutaj o, wrzucamy tak i kartę mamy świetnie zabezpieczoną. To bardzo fajne, słuchajcie, to bardzo fajne. Jest jeszcze do tego podstawka, którą możemy tu włożyć i wtedy karta nam prezentuje się w bardzo ładny sposób. Dodatkowo chcę powiedzieć, że takie coś znalazłem tylko i wyłącznie w zestawie Charizarda oraz w zestawie Gyarados. Dlatego uważam, że te zestawy zyskują dzięki temu zestawowi. To bardzo fajnie wygląda. Mamy sześć boosterków, bardzo ładną tutaj taką wystawkę dla naszej karty. Oraz oprócz tego jeszcze mamy zestaw koszulek Gyaradosa, w których możemy schować nasze karty. To też jest bardzo fajne i wiem, że taki zestaw też umie kosztować, więc jeżeli chcielibyście mieć takie koszuleczki oryginalne, o, to słuchajcie, można tu schować swoje karty. Fajnie to wygląda, łącznie mamy naprawdę dwie karty, tutaj pokrowiec taki specjalny na kartę, mamy koszuleczki, no i sześć boosterów. A teraz przejdę do tego, co najciekawsze zawsze dla was, dla mnie również, to otwarcie boosterków. Tutaj widzę jakąś linię na boosterku. Mam nadzieję, że takie nie będą na karcie. Normalnie bym się... Dobra. Słuchajcie, zaczniemy od Lost Origin. Tutaj mamy kilka kart, które są naprawdę sporo warte. Może któraś z nich nam wypadnie. Sprawdźmy, co znajduje się wewnątrz. Jestem bardzo ciekawy. Ale wiecie co? Moje takie osobiste odczucie jest takie, że jak otwieram boosterki z teraz tych nowych, to inaczej wydaje mi się, że są jakimś... Jakby inaczej były nadrukowane, dosłownie, jakby na innej kartce, nie wiem, nie umiem tego określić, ale może wy macie podobne odczucie, że te karty jakby trochę inaczej są, no inaczej jakby zrobione, nie wiem, słuchajcie, ile się tu przekładało, chyba cztery, jedna, druga, trzecia, czwarta, tak mi się wydaje, że około czterech kart się przygotowało w Lost Origin. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem. Karta energii, więc zaczynamy. Karta energii ziemi, Arts Phone, czyli taki telefonik, Madisham. Miss Fortune Sisters, okej. To nie wiem, jak się nazywa ta rybka, Luvdist. Jeszcze nie dotarłem, słuchajcie, do tych Pokemonów niektórych, Gligar, Wurmple, ale staram się, pracuję nad tym i oglądam specjalnie, słuchajcie, całe anime, żeby dowiedzieć się wszystko, jak się nazywałem i co tam się wydarzyło, Rhyhorn, więc proszę bez spoilerów, Murkrow. I mamy Reverse Mavile. Oraz mamy, to jest, zwykła karta, czyli jeszcze można było jedną kartę przynajmniej przełożyć. Malamar,
Więc mamy jednego reversika z Lost Orb. Czyli w środku mamy gwarancję, że trafimy jakiegoś holo czy reversa. Wcześniej tak nie było. To bardzo ważne. No mam nadzieję, że tutaj, słuchajcie, pierwsza karta troszeczkę uszkodzona, tak samo z siebie, tutaj z jakąś linią na tle. Mam nadzieję, że to oczywiście tylko pierwsza karta i żadna inna. Karta energii ognia, a nie elektryczna. No mam nadzieję, że byłem blisko przynajmniej dobrego dropu. Otwieramy Scarlet Violet. Tu też jest kilka kart, które można byłoby fajnie wydropić. Zobaczymy oczywiście, jakie się trafią. Na razie mamy Verum i Magikarp. Fantastyczny Magikarp do zestawu z reversikiem. To odłożymy go za chwilkę tutaj. Odłożymy do kompletu zwykłego Magikarpia i Magikarpia w reversie. Następnie mamy backset, jakiś zestaw training cardsa. Nie znam nawet tych niektórych Pokémonów, to Bambiridier. O kurczę, wygląda troszkę jak bocian. I Mankey w reversiku, następnie mamy Pawmi w reversiku oraz ostatnią kartą tego zestawu jest, oj, mamy fantastycznego Exa, słuchajcie, bardzo ładnie to wygląda. Ex Gardevoir, bardzo ładnie wyglądający. Ex teraz, słuchajcie, z tego zestawu trafić sobie jednego Exa, fajna sprawa. Otwórzmy pierwszego obsydianka i sprawdźmy, co znajduje się wewnątrz. Obsydian, to była dobra seria, zawsze oddawała. Jedna karta do przodu, elektryczna, nie, ziemi, znowu ziemi. W pierwszym też mieliśmy ziemię, więc całkiem nie najgorzej to wygląda. Town Store. Cyrogonal, czyli jakiś lodowy Pokémon. Togepi, fantastyczny Togepi. I właśnie jak wam mówiłem, zacząłem oglądać specjalnie anime, żeby nauczyć tych nazw. Pidgeotto, Dragonair, bardzo ładnie to wygląda. Tego kojarzę, ale ja chyba go mam w hologramie. Armareo. Oraz Flamingo. Flamingo w reversiku. To już jest całkiem coś, ale mam ochotę na więcej. Mamy teraz Revlet, ptak trawiasty w reversiku. Oraz ostatnią kartą jest... Ostatnia karta to hologram Thunderous. I otwieramy drugiego obsydiana z zestawu Gyaradosa. Zestaw Gyarados. Możecie zobaczyć cały odcinek na moim kanale YouTube'owym. I otwieramy pierwsza karta przełożona. I sprawdzamy, niech będzie to energia ognia. Kolejna energia walcząca. To trzecia na sześć. Słuchajcie, całkiem nieźle. Całkiem nieźle. Zaczynamy od ognistych Pokémonów mimo wszystko. Sinisty. Pokémon herbatka. Elektryczny, Stunfish, to chyba jakaś ryba ziemi, i Umbreon. Umbreon sama karta w sobie na pewno jest bardzo ciekawą kartą, to na pewno. Poppy, Trenerka i mamy Reversika, Reverse Gerandol, Chandelure. Ciekawe. Kolejny Reverse Masquerain, czyli Pokémon trawiasty, oraz ostatnim jest... Piękna karta w Exie, szanowni państwo! To już jest bardzo dobry drop, mamy full arta Pokémon Revavrom X z dwoma pięknymi gwiazdkami w fantastycznym hologramie. Zobaczcie, jaki on ma fajny design na karcie takiego tutaj trójkąta. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. No szanowni państwo, to jest to. To jest to Obsidian. Otwieramy więc boosterek, sprawdzając, co znajduje się wewnątrz. Odkładamy tutaj kartę. Przekładamy pierwszą kartę energii. Na chwilę obecną nie widzę tej rysy na kartach. Mam nadzieję, że nie będzie jej widocznej na rysunku, więc sprawdzamy kartę energii. To jest karta energii psychicznej. Tu zaczynam od elektrycznego Pokemona, Deino, Magikarp kolejny, ale innej ilustracji, bo to już inny zestaw, mamy Paldea. Tutaj zestaw Slowpoke, pamiętam teraz tą historię, że Slowpoki krzyczały, aby leciała woda. Może to akurat nawiązanie do tej karty. Studio Trener. O, mamy dwie przemiany podstawowych Pokemonów. Tutaj mamy Floragato, Xquackwell. Ciężkie dla mnie nazwy obecnie do nauki. Relor w reversiku. Revol w reversiku. A następnie fantastyczna energia. Wow, świetnie ona wygląda. Fantastyczna energia, bardzo ładnie wyglądające. W reversiku energii. Oraz ostatnią kartą jest Gyarados. No panowie, panie, piękny drop. Gyarados w Gyaradosie. Magikarp z Magikarpiem. Zobaczcie, w tym samym zestawie jeszcze dosłownie mieliśmy przecież Magikarpia. Kolejny zestaw Gyaradosa i Magikarpia w zestawie Gyaradosa.
Odkładamy kartę, przekładamy kartę energii, niech będzie to karta energii walcząca. A nie, mamy tu energię mroku. Kufant, czyli słonik, dodatkowo mamy walczącą kartę katedli, pokemon wodny, szurdle, jakiś fajny pokemonik. Super Energy, karta trenerska, nagle Sudowoodo nam się pojawia, też ciekawy pokemon, pamiętam z anime. Pelipper, czyli nasz latający pokemonik. Dodatkowo mamy Riversika Onaobramblim, czyli chyba to jest jakiś taki latający krzak. Mamy też, o, to jest fajny pokemon. Bardzo ciekawy pokemon już z kolejnej generacji, Sprigatito w Riversiku. Oraz oprócz niego mamy jeszcze Ortworm. Wielki robak w hologramie. No i jak wam podobał się zestaw Gyaradosa? Wygląda naprawdę ładnie, przybliżony jest do Charizarda, chociaż Charizard bardziej mi się podobał. Może dlatego, że wolałbym bardziej ogień niż wodę. Albo dlatego, że tam był Charizard, a nie Gyarados. Wasze oczywiście opinie napiszcie w komentarzach i napiszcie, jak podobał wam się odcinek. Taki zestaw możecie kupić oczywiście w Pocket Trainer, link znajdziecie w opisie, do Charizarda również. Także zapraszam was bardzo serdecznie, oczywiście łapka w górę i subskrypcja dzwoneczka będzie bardzo mile widziana. To bardzo pomoże w rozwoju mojego kanału i chciałbym już niedługo iść po 200 subskrypcji albo i więcej. Także byłoby fajnie, gdyby nas było coraz więcej, do czego was zachęcam. A już w przyszłym tygodniu, bo we wtorek planuję wstawiać co wtorek, piątek nowy odcinek, planuję dla was wstawić odcinek z Crow Zenita i mam specjalne blisterki, które zapowiadają się naprawdę bardzo fajnie. Sami spójrzcie, specjalna karta, tutaj mamy jeszcze jakąś znaczek, boosterki, zobaczmy co z tego wypadnie. A dla tych wszystkich, którzy chcieliby zobaczyć mi jeszcze poza pokemonami, zobaczyć co robię w swoim życiu, zapraszam was na Twitcha, tam codziennie mamy live'y, gramy obecnie w Valoranta i próbujemy wbić Immortala, a może w tej kwestii też wam pomogę. Dodatkowo też, jeżeli chcecie mnie widzieć, to zapraszam na Instagrama, tam zawsze są jakieś nowe zdjęcia, albo można do mnie napisać, na Discorda lub naszą grupę facebookową, gdzie będziecie mogli wymienić się swoimi kartami, no i dzięki temu zoszczędzicie i pieniążki, a może zgarniecie nowe znajomości i nowe fajne karty. Także bardzo serdecznie chciałbym wam podziękować za oglądanie tego oczywiście materiału i dziękuję wam serdecznie za to, że jesteście ze mną. Mam nadzieję, że widzimy się już na najbliższym materiale we wtorek. Także do zobaczenia kochani, trzymajcie się cieplutko, cześć!